Piątek 20 stycznia, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia Telewizji Łańcut, w których tym razem podsumujemy wydarzenia związane z okresem Bożego Narodzenia. Co roku w całej Polsce przed świętami Bożego Narodzenia organizowana jest akcja pod nazwą Szlachetna Paczka. Tym razem wolontariusze z Łańcuta postanowili podzielić się z nami informacjami na ten temat i zachęcić do działania w przyszłym roku. 12 tysięcy obdarowanych rodzin i 190 tysięcy osób zaangażowanych w pomoc. To wyniki tegorocznej paczki. Szlachetna paczka w przemyślany sposób łączy wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców. Szlachetna paczka po raz pierwszy odbywa się w powiecie łańcuckim, z czego się bardzo cieszę. Darczyńcy przygotowali paczki na podstawie wywiadów, które przeprowadzili wolontariusze. Ważne jest bezpośrednie powiązanie darczyńcy z odbiorcą, czyli z potrzebującą rodziną, a my jesteśmy tak naprawdę tylko pośrednikiem. Jesteśmy tutaj dzięki uprzejmości księdza proboszcza, który nas mocno wspiera, także pomógł mi zaangażować tych wspaniałych ludzi. My zdecydowaliśmy się na pomoc po tym, jak poprosił nas o to ksiądz proboszcz, ponieważ my jesteśmy członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Powiedział nam o akcji, o tym, że pomoc jest potrzebna, że tutaj właśnie na terenie naszego powiatu jest bardzo dużo rodzin, które potrzebują pomocy. Stwierdziliśmy, że właśnie Szlachetna Paczka najlepiej im pomoże. Zdecydowaliśmy się i myślę, że na pewno dobrze nam to zrobiło tak i jest. Na pewno pomożemy już innym rodzinom. Od samego początku, już od pierwszego spotkania od razu była taka bardzo fajna atmosfera się wytworzyła u nas w naszym tym gronie. Łukasz od samego początku tak budował, żebyśmy po prostu byli dobrym, zgranym zespołem. No i co zresztą widać o tym, jak później nam się udało i tutaj zebrać pieniądze, przygotować paczki oraz tutaj ogólnie jaki sukces w sumie odniosła akcja Szlachetnej Paczki na Podkarpaciu. A Szlachetna Paczka jest dlatego, że jest mnóstwo rodzin potrzebujących, a my przez te skromne paczki chcemy pokazać im, że z jednej strony są osoby, które chcą im pomagać, a z drugiej, że przez tą paczkę może się odmienić ich życie, bo właśnie przez te paczki chcemy, żeby w nich obudziła się ta nadzieja na lepsze życie i żeby oni się przebudzili. Pomimo tej trudnej własnej sytuacji wierzymy w to, że dzięki tej paczce mogą zmienić swoje życie. Na stronie www.szlachetnapaczka.pl znajdowały się opisy tych rodzin, które odwiedziliśmy, które zakwalifikowaliśmy i każdy z darczyńców mógł sobie wybrać ze strony internetowej konkretną rodzinę, którą chce jej pomóc. Myślę, że trzeba mówić, że są tacy ludzie, którzy bez względu na wszystko, bez względu na ten kryzys finansowy, chcą pomagać. W niedzielę 11 grudnia na scenie Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie wystąpiły grupy taneczne oraz wokaliści podczas koncertu dobroczynnego na rzecz Fundacji Wzrastanie. Publiczność zebrana w sali widowiskowej podziwiała choreografię w wykonaniu zespołu tańca estradowego Ekrol, zespołu tanecznego Iskierka, zespołu pieśni i tańca Łańcut, zespołu tanecznego Trans i zespołu tanecznego Rytm. Każdy występ nagrodzony został gromkimi brawami, a całość była oprawiona wspaniałą świąteczną scenografią i efektami świetlnymi. Wśród gości pojawili się przedstawiciele miasta, powiatu, księża i wielu innych znamienitych gości. Przed koncertem wolontariusze przygotowali kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczony był na Fundację Wzrastanie. Na zakończenie przedstawiciele fundacji serdecznie podziękowali wszystkim wykonawcom i dobroczyńcom. Po raz kolejny w naszym mieście zorganizowany został łańcucki jarmark świąteczny, który odbył się w niedzielę 18 grudnia w Maneżu. Miejmy nadzieję, że ta inicjatywa stanie się naszą tradycją. Jarmark zorganizowany został przez Miejski Dom Kultury w Łańcucie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca Łańcut, Podkarpacką Agencję Turystyczną w Łańcucie oraz Galerię w Maneżu. No, bardzo się cieszę, że tak udało się nam zorganizować ten drugi już jarmark świąteczny. No, była wola pana dyrektora zamku, żeby z okazji świąt i wielkanocnych i Bożego Narodzenia organizować takie jarmarki. No, udało nam się zorganizować dzisiaj ten drugi jarmark. Tamten był połączony z wystawą palm, z konkursem na palmie wielkanocne. Tym, żeśmy postanowili z racji właśnie świąt Bożego Narodzenia zrobić z konkursem na najpiękniejszą szopkę. Nawet z motywami łańcuckimi są tutaj niektóre szopki. Dobrze, że dopisuje nam frekwencja, że mamy bardzo dużo zwiedzających i kupujących. Podczas całego dnia można było zakupić stroiki oraz wiele różnych wyrobów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Miała też miejsce degustacja i sprzedaż i jadła świątecznego z Łańcuta i okolic. Jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że jest to miejsce do pokazania nie tylko jakiejś takiej twórczości ludowej, ale no, do pokazania aktualnych jakichś trendów, mody.
Wspólne świętowanie urozmaicili swoimi występami zespół pieśni i tańca Łańcut Seniorzy oraz kapela Brzuzanie z Brzuzy Królewskiej. Kolejnym punktem w programie było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową i wręczenie wyróżnień i nagród wykonawcom. Najbardziej rzeczywiście mnie urzekła ta wystawa szopek. Jestem zaskoczony, że każda z tych szopek jest inna i że no, po prostu twórczość tu, jaka jest przedstawiona, jest całkowicie taka indywidualna, nawiązująca oczywiście do tradycji Bożego Narodzenia. Całość ubarwił święty Mikołaj, który rozdawał drobne upominki dla najmłodszych. Do zamkowych, corocznych tradycji należy przybieranie żywej choinki, umieszczonej w sali balowej, przy której prowadzone są lekcje muzealne z dziećmi i młodzieżą, podczas których rozmawia się o zwyczajach bożonarodzeniowych. Dzięki uprzejmości pani z działu edukacji muzealnej mogliśmy uczestniczyć w takim spotkaniu z pierwszą klasą ze szkoły podstawowej nr 2 w Łańcucie. Tutaj za moim plecami znajduje się największe drzewko bożonarodzeniowe w naszym mieście, które ma ponad 6,5 metra długości. Tradycja ubierania choinki towarzyszy temu miejscu, temu wspaniałemu domowi od początku jego powstania. Jeżeli chodzi o tą, którą widzimy w tej chwili, to jest choinka, która pochodzi od nas z miejscowości Strażów i jakby naśladuje tą tradycję rokroczną. Choinki ubieramy tutaj w okresie powstania muzeum mniej więcej od początków 2000 roku, z tym, że akurat to nie jest najwyższa choinka, która się w tej chwili znajduje. Wszystkie ozdoby, które na niej są, są to ozdoby, które mają wymiar symboliczny, podobnie jak samo drzewko. Tradycja ubierania choinek w Polsce przywędrowała do Polski w XIX wieku. Pochodzi ona z Niemiec, także jest obecna już prawie 200 lat i nikt sobie nie wyobraża z nas Polaków święta Bożego Narodzenia bez pachnącej choinki. Jeżeli chodzi o sposób ubierania i doboru bombek, to tak jak mówię, mają one wymiar symboliczny. Oczywiście choinkę musi wieńczyć gwiazda betlejemska, która jest symbolem narodzin naszego Boga dla wszystkich chrześcijan. Wstające to ona wskazuje drogę trzem królom do Betlejem, kiedy przychodzą, kiedy odnajdują nowonarodzone dzieci. Nie może braknąć na choince jabłka, które jest symbolem pierwszego grzechu pierwszych rodziców Adama i Ewy, kiedy to Ewa zrywa w raju jabłko i daruje go Adamowi. Nie może braknąć tutaj orzechów, które są symbolem płodności. Nie może braknąć łańcuchów, które są symbolem kajdan niewoli, kiedy nie ma Polski na mapie Europy w XIX wieku, kiedy żyjemy pod zaborami. Więc one symbolizują również życie tych, którzy pozostali na Syberii, w odległych krainach, którzy za wolność, za ojczyznę zostali tam zesłani. Również nie może braknąć światła, które jest symbolem światła Chrystusa, jest symbolem miłosierdzia Boga wobec człowieka. Dla Polaków drzewko jest szczególnie ważne. Są kraje, gdzie nie może być świąt bez szopki bożonarodzeniowej, tak jest we Włoszech. U nas jednakże właśnie to drzewko jest symbolem nadejścia właśnie narodzin Chrystusa. I tradycja w Polsce mówiła o tym, że drzewko bożonarodzeniowe powinno być ubrane w dzień Wigilii Bożego Narodzenia, nie wcześniej. Ale my z racji tego, że w tej chwili są przepiękne ozdoby, dekoracje, ubieramy to drzewko wraz z całymi rodzinami. Oczywiście już w okresie dużo wcześniejszym. Wtorek 20 grudnia był wyjątkowym dniem w Urzędzie Miasta Łańcuta, gdyż właśnie wtedy dzieci z łańcuckich przedszkoli przybyły złożyć bożonarodzeniowe życzenia zarówno burmistrzowi, jak i wszystkim pracownikom urzędu. To właśnie w tym dniu dzieci z niepublicznego przedszkola Sióstr Służebniczek, przedszkola miejskiego nr 5 i przedszkola miejskiego nr 2 przybyły złożyć szczere, płynące serca życzenia dla wszystkich pracowników urzędu. Przy tej okazji dzieci mogły zobaczyć również gabinet burmistrza miasta oraz zasiąść w jego fotelu. Odwiedzinom tym towarzyszyła doskonała atmosfera, śpiew kolęd i jak zawsze drobne upominki. Przy tej okazji należy wspomnieć, że stałym zwyczajem jest coroczne ubieranie choinki w Urzędzie Miasta przez łańcuckie przedszkola. W tym roku swoje ozdoby zawiesiły dzieci z przedszkola miejskiego nr 4 w Łańcucie. Jasełka to tradycyjna forma prezentowania misterium bożonarodzeniowego. W tym roku 6 stycznia w Święto Trzech Króli na łańcuckiej scenie wystąpiło około 100 artystów przedstawiających jasełka parafialne. Od lat w tym przedstawieniu biorą udział dzieci, młodzież i dorośli, zrzeszeni w różnych wspólnotach i duszpasterstwach. Spektakl ten tanecznie wsparł zespół Rytm z Miejskiego Domu Kultury w choreografii Magdaleny Cwynar i Dominiki Cieszyńskiej, a wokalnie zespół Amare pani Lucyny Kozioł. Dzięki uwspółcześnionemu scenariuszowi każdy widz mógł odnaleźć cząstkę siebie i swoje własne Boże Narodzenie. Nauczyliśmy się, że Bóg jest najważniejszy, i że w tym całym zagonieniu musimy zwracać uwagę na to, co najistotniejsze, żeby nie było świąt bez Jezusa.
Bardzo Wam dziękujemy za to przesłanie. Myślę, że to była piękna ewangelizacja przeprowadzona przez dzieci, nas, ludzi dorosłych. Aktorom, którzy znakomicie odegrali swoje role, należą się ogromne słowa uznania. Reżyserem Jasołek była siostra Gracjana, przełożona sióstr Serafitek w Łańcucie. Pełna po brzegi sala widowiskowa i ogromny aplauz publiczności świadczyły o tym, że przesłanie trafiło do serc zgromadzonych widzów. Przypominamy, że całe Jasełka można obejrzeć na naszej stronie w zakładce Retransmisje. Zakończył się 20. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 8 stycznia 220 wolontariuszy z łańcuckiego sztabu zbierało pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych z cukrzycą. W Łańcucie jak co roku nie zabrakło atrakcji. O 14.30 w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji samorządowcy, policjanci, pracownicy Muzeum Zamku w Łańcucie i Transsystem Wola Dalsza zmagali się podczas halowego turnieju piłki nożnej o puchar prezesa Transsystem Stanisława Sroki. Następnie miłośnicy golfa mogli zapoznać się z zasadami gry i zaprezentować swoje umiejętności. Sportowe wydarzenia w Mosir uświetniła reprezentacyjna orkiestra Dęta miasta Łańcuta pod batutą Tadeusza Chlapka. Główna część łańcuckiego finału odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Łańcucie, gdzie podczas koncertu wystąpiły liczne zespoły taneczne i wokalne z Łańcuta i okolic. Podczas koncertu w Miejskim Domu Kultury odbyła się licytacja gadżetów WOŚP oraz przedmiotów przekazanych przez darczyńców na rzecz 20. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Aukcję poprowadził radny miasta Łańcuta Krzysztof Szczepaniak. Najwyżej wylicytowana została rzeźba Eugeniusza Nuckowskiego na kwotę 450 zł, a zaraz za nią uplasował się policyjny miś za 310 zł. Łącznie podczas aukcji uzbierano 3,5 tysiąca zł. Na rzecz łańcuckiego sztabu wolontariusze zbierali pieniądze w Łańcucie, Przeworsku, Kańczudze i Zarzeczu koło Przeworska. I jak sami przyznali, ludzie zawsze chętnie dzielili się pieniędzmi. Trzeba pomagać dzieciom, trzeba zbierać pieniądze, ale nic nas to nie kosztuje, my możemy chwilkę pomarznąć, a zawsze coś z tego będzie. Tak, niektórzy ludzie myślą, że to w ogóle jest bez sensu zbieranie takich pieniędzy, ale dla nas to jest oczywiste. Działania sztabu koordynował Miejski Dom Kultury, a pieniądze jak zawsze liczyli pracownicy łańcuckiego oddziału Banku Pekao S.A. na czele z dyrektorem Pawłem Kwiekiem. To jest to fantastyczne wydarzenie, które złączyło całą Polskę i my jako jeden z największych banków polskich po prostu chcemy brać w tym udział i chcemy w jakiś sposób pomóc w tym wydarzeniu. Widzę tutaj przy stole sztab fachowców. Są to pracownicy banku, którzy liczą co roku, tak? Ta sama ekipa, tak, którzy przychodzą tak. I liczą. Tak, jest to ta sama ekipa, siedzą i pracują w zasadzie od rana do późnego wieczora. Liczenie kończy się około północy, jeżeli dobrze pamiętam. Jak wygląda takie rozliczenie? Przychodzi wolontariusz z puszką i co dalej? Przychodzi wolontariusz, pokazuje swój identyfikator. Tutaj pani Danusia rozkłada te puszki, które tak, sprawdza numer. Następnie wysypywane są pieniążki. Każdy wolontariusz ma powiedziane, ile zebrał pieniążków, także dokładnie wiemy, ile każda z tych osób zebrała pieniędzy. Tamtego roku mamy taką inicjatywę tutaj w banku, że 3-4 najlepsze osoby, czyli tych wolontariuszy, którzy zebrali największe kwoty pieniędzy, tutaj nagradzamy swoimi upominkami i pamiątkami. Łańcucki sztab informuje, że łącznie uzbierano ponad 82 tysiące złotych. Najlepsi wolontariusze uhonorowani zostali w sobotę 14 stycznia, a nagrodą główną był bilet na mecz Netosoku Łańcut Rosa Radom. Kinga Hadław, Kamil Buczkowski i Katarzyna Gutkowska. Wyróżnienia otrzymali od dyrektora banku Pekao S.A. między przerwą w trzeciej a czwartej kwarcie meczu. Skromnie przyznają, że zbierali z potrzeby serca, a nie dla nagrody. Uzbierałam chyba ponad 2000, jeśli dobrze pamiętam, to 2101,46 zł. Jak po prostu ktoś chce zbierać, no to chyba wiadomo, że pójdzie. Uzbierałem 870,95 zł.
No myślę, że to chyba nie ma znaczenia takiego, bo jak ktoś chce pomóc, to tak nagrody się nie liczą za bardzo. Mimo, że jeszcze nie są kibicami Sokoła, z pewnością nie żałowali, że znaleźli się na meczu, który był niezwykle emocjonujący. Długo nasza drużyna przegrywała, ale w ostatniej kwarcie mocno zaatakowali i ostatecznie wygrali 72-68. Na przełomie marca i kwietnia w Łańcucie będą miały miejsce spotkania młodych archidiecezji przemyskiej. Informacje na temat tego ważnego dla miasta i parafii wydarzenia przekazał nam ksiądz Maciej Kandafer. Tegoroczne spotkanie młodych archidiecezji przemyskiej odbędzie się w naszym mieście od 30 marca do 1 kwietnia, więc będzie to trzydniowe spotkanie, począwszy od piątku przez sobotę, natomiast swój szczyt, taką kulminację, te spotkania młodych będą mieć w czasie Niedzieli Palmowej. Program, można powiedzieć, że w zarysie jest już znany. Młodzież przyjedzie do naszego miasta w godzinach popołudniowych, w piątek trafi najpierw do mieszkańców, do tych, którzy otworzą swoje domy dla nich, żeby tam mogli zamieszkać, a następnie spotkamy się w czterech kościołach, aby tam przeżyć takie piękne nabożeństwo, które będzie też takim zawiązaniem wspólnoty. Sobota będzie czasem najpierw sprawowania Eucharystii właśnie w tych kościołach, w poszczególnych miejscowościach. Następnie młodzież uda się na spotkania w małych grupach. Chcemy dać im możliwość nie tylko spotkania w takiej wielkiej wspólnocie, ale także chcemy budować to braterstwo, tą jedność właśnie przez takie spotkania w małych, kilkunastoosobowych grupach, gdzie pod opieką specjalnie przygotowanych animatorów młodzi będą zastanawiać się właśnie nad tym, co to znaczy w dzisiejszym świecie trwać w Kościele, co to znaczy cieszyć się tym, że jesteśmy w tej wspólnocie. Po południu takim centrum spotkania będzie łańcucki rynek. Tutaj będzie ustawiona scena i na tej scenie mamy nadzieję, że wystąpią i znani muzycy, i przybędą do naszego miasta, myślę także, znane postacie z życia kultury, z życia środków masowego przekazu, aby dzielić się z nami świadectwem swojej wiary. Ten blok spotkań nazywamy Dumni z Ewangelii. Myślę, że on właśnie pięknie wyraża to, że zwłaszcza w dzisiejszym świecie nie możemy wstydzić się swojej wiary, ale musimy tą wiarę manifestować publicznie. Takim centrum tych dni młodych będzie wydarzenie Niedzieli Palmowej. Główna msza święta odbędzie się tutaj na rynku. Mamy nadzieję, że w czasie tej mszy świętej łańcucki rynek nie tylko wypełni się młodzieżą, ale także mieszkańcami naszego miasta, ziemi łańcuckiej, których już teraz serdecznie zapraszamy. No mamy nadzieję, że w 1 kwietnia nie zrobi nam niemiłych niespodzianek. Mamy nadzieję, że będzie piękna wiosenna już pogoda. Przewidujemy, że na to spotkanie przybędzie około 4,5 tysiąca młodzieży. Biorąc pod uwagę, że jeszcze przyjdą mieszkańcy Łańcuta i okolic, no to liczba wiernych będzie dosyć spora. Także mamy nadzieję, że opatrzność Boża będzie nad nami czuwać i ześle odpowiednią pogodę na ten czas. Kościół naszym domem, to hasło nam jakoś w szczególny sposób przyświeca w tym roku. I chcieliśmy, jako organizatorzy tego spotkania, zadbać o to, aby właśnie młodych zaprosić do domów. Zawsze się to udawało, chociaż czasami trzeba powiedzieć, w niektórych miastach trzeba było także posiłkować się ośrodkami szkolnymi. Młodzi niestety mieszkali w klasach, w szkołach. Nie jest to takie komfortowe i mamy nadzieję, że tutaj w Łańcucie, także przez to, że wyszliśmy nie tylko z tą prośbą o otwarcie drzwi do mieszkańców Łańcuta, ale także do mieszkańców sąsiednich miejscowości, uda nam się tę ponad 4-tysięczną rzeszę młodych przyjąć właśnie do naszych domów. Ta liczba jednak otwartych drzwi jest ciągle jeszcze za mała, dlatego zwracamy się tutaj jeszcze z gorącym apelem, kto może, bardzo prosimy, otwórzcie drzwi dla młodych, którzy przybędą do Łańcuta. Mamy nadzieję, że to spotkanie z nimi będzie dla nas wszystkich ubogacające, że ci młodzi, którzy tutaj przybędą, ubogacą się waszą wiarą, waszą miłością, waszą gościnnością, a oni też zostawią w waszych sercach ślad takiego miłego, ciepłego spotkania.
W grudniu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie odbył się Grand Prix Polski imienia Stanisława Gieronia w akrobatyce sportowej, skokach na trampolinie i skokach na ścieżce. Była to niezwykle ważna i prestiżowa impreza sportowa, która miała miejsce w naszym mieście. W ceremonii otwarcia Grand Prix uczestniczyli m.in. członkowie zarządu Polskiego Związku Akrobatyki Sportowej na czele z panią prezes Urszulą Wojtkowiak, Tadeusz Kaplita, prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Akrobatyki Sportowej, władze samorządowe z Łańcuta i Rzeszowa oraz rodzina zmarłego Stanisława Gieronia, utalentowanego trenera akrobatyki sportowej, który wyszkolił wielu wspaniałych sportowców. Są to karkołomne ewolucje zawodników z Polski oraz z 4 państw, które uczestniczą w naszych zawodach. Najdłużej współpracujemy z reprezentacją Ukrainy z miasta Winnica. Przyjeżdżają do nas już od kilku lat. Przyjeżdża również Mołdawia. W tym roku po raz pierwszy jest reprezentacja Rosji i Niemiec. Niektórzy zawodnicy startują czy zaczynają treningi od przedszkola, tak to można określić, od 4, od 5 lat, a już w wieku 10 lat mogą startować w zawodach ogólnopolskich, międzynarodowych i pokazywać tak przepiękne ćwiczenia i elementy. Zawodnicy trenują praktycznie codziennie, po kilka godzin, no, pod okiem wspaniałych mistrzów, których nauczycielem, szczególnie w Polsce, był patron dzisiejszych zawodów, Stanisław Gieron. Wiele, wiele lat pracy, samozaparcia, samodyscypliny. Ale warto. Prezentujemy tutaj 3 różne dyscypliny akrobatyczne i każda z nich ma specyficzną urodę, specyficzną trudność. Akrobaci występują w najlepszych swoich składach. Występują tutaj reprezentanci nasi narodowi z Mistrzostw Europy i z Mistrzostw Świata. Także na pewno warto będzie obejrzeć wszystkie finały, bo wtedy już startują autentycznie najlepsi. W trakcie otwarcia nastąpiło uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego Sport w oczach dziecka, który zorganizowany został jako impreza towarzysząca. Otwarcie uroczystości uświetnił również swoim występem zespół taneczny Rytm z Łańcuta. Przez 3 dni Łańcut stał się stolicą akrobatyki sportowej. W zawodach udział wzięło kilkadziesiąt drużyn z Polski, jak również zawodnicy z Niemiec, Mołdawii, Ukrainy i Rosji. Przypominamy, że całą relację z finałów można oglądać na stronie telewizji Łańcut w zakładce Retransmisje. Dziękuję za uwagę i już dzisiaj zapraszam na kolejne wydanie wydarzeń. Do zobaczenia.